Panie komendancie, cóż, no to już jest wieloletnia tradycja, że nasza gmina co roku stara się w jakiś sposób wspomóc naszą komendę powiatową i zakupiliśmy 10 narkotestów, które mam nadzieję będą wam służyły, chociaż tak jak powtarzam i przy tym alkomacie i przy tych narkotestach, żeby jednak było jak najmniej tych, na których trzeba to sprawdzać. Tak mówię, mam nadzieję to też, że to podnosi poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców i tak jak tu wstępnie rozmawialiśmy, będziemy myśleć o tym, ponieważ to jest poważny problem, jednak narkotyki stanowią dzisiaj w wypadkach już znaczący procent. Będziemy myśleć zgodnie z Pana sugestią, żeby zakupić urządzenie takie już nowoczesne do pomiarów tego zawartości tych narkotyków, ewentualnie u tych, którzy niestety zdecydują się prowadzić samochód pod wpływem tych środków. Myślę, że to na przyszły rok to będziemy o tym rozmawiać i że to się powiedzie. Także wszystkiego dobrego. Chciałbym tu podziękować przede wszystkim burmistrzowi, panu burmistrzowi, podziękować radnym Komisji Antyalkoholowej, że po raz kolejny, tak jak już pan burmistrz powiedział, tradycyjnie przekazujecie nam, a my na pewno gwarantujemy, że będziemy to używać, żeby mieszkańcy byli po prostu bezpieczniejsi. A ci, co mają coś za paznokciami, nie czuli się bezkarnie, tak, że jednak mamy narzędzia na to, żeby wyłapywać takich ludzi i stawiać przed tym idą. Jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 3 do 9 czerwca na terenie powiatu głubczyckiego odnotowaliśmy 9 zdarzeń. I było to 7 miejscowych zagrożeń, 1 pożar, 1 alarm fałszywy. 5 czerwca po godzinie 19 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na zbiorniku wodnym na ośrodku wypoczynkowym w Pietrowicach topi się człowiek, jak później ustalono, chłopiec w wieku 17 lat. Natychmiast do działań zadysponowano zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Głubczycach. Na miejscu zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym ustalił prawdopodobne miejsce utonięcia chłopca i rozpoczęto poszukiwania. Do działań zadysponowano także 3 zastępy specjalnej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Opola, Kędzierzyna-Koźla i Nysy. Poszukiwania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu lokalizującego przy wsparciu płetwonurków trwały do późnych godzin nocnych z dnia 5 na 6 czerwca. Niestety tego dnia nie udało się odnaleźć chłopca. 6 czerwca na prośbę policji ponownie rozpoczęto przeszukiwanie akwenu wodnego w Pietrowicach. Tego dnia również do działań zadysponowano specjalną grupę ratownictwa wodno-nurkowego z Opola, Kędzierzyna-Koźla oraz Nysy. Po ponad 6 godzinach działań na zbiorniku oraz wokół niego z akwenu wyciągnięto ciało chłopca. Był to tragiczny koniec wspólnych działań policji i straży pożarnej. Dalsze dochodzenie przejęła w tej sprawie policja oraz prokuratura. Szanowni Państwo, w związku z upałami zwracamy się z prośbą o ograniczenie przebywania na słońcu, częste picie wody, najlepiej niegazowanej, niepozostawianie w samochodach dzieci oraz zwierząt, noszenie nakrycia głowy. W czasie przebywania nad wodą dobrą praktyką będzie niespożywanie alkoholu. Szanowni Państwo, ponadto wyjeżdżaliśmy do wypompowywania wody z zalanych piwnic w obiektach w Branicach oraz Nowych Gołuszowicach. Udzieliliśmy pomocy policji w otwarciu mieszkania w Głubczycach. Zabezpieczaliśmy agresywnie zachowujące się owady błonkoskrzydłe w Wiechowicach. Gasiliśmy pożar suchej trawy na trasie pomiędzy Głubczycami a Zawiszycami oraz usuwaliśmy rozlane płyny eksploatacyjne i pozostałości pokolizyjne 2 pojazdów na trasie pomiędzy Rakowym a Tłustomostami. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na wiadomości za tydzień. Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Sikora-Balicka i moja córka Lila! Dzisiaj odbył się 9. piknik integracyjny w Nowych Gołuszowicach. Zbiórka publiczna była zorganizowana w tym roku na rzecz mojej córki. Środki pieniężne, które zostaną uzbierane, zostaną przekazane na operację do Stanów Zjednoczonych, na selektywną izotomię grzbietową. Chciałabym przy tej okazji z całego serca podziękować wszystkim wspaniałym superbohaterom, darczyńcom, którzy brali udział w zbiórce. Dziękuję za wasze serce, piękne i szlachetne. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Stowarzyszenia Naprzeciw, na czele z prezesem Robertem Wyrwalcem,
Podziękowania kieruję w stronę sołectwa Nowe Gorzowice, w kierunku z całej społeczności Środowiskowego Domu Opieki w Nowych Gorzowicach, na ręce szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi imienia Marii Konopnickiej z Bogdanowic, na ręce koła gospodyń wiejskich, również z Bogdanowic, a także wszystkim pozostałym wspaniałym superbohaterom, którzy umożliwili przeprowadzenie zbiórki publicznej dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu. Dziękuję z całego serca. Bardzo Państwu dziękuję. Witam szanownych telewizorów Telewizji Pogranicza. Szanowni Państwo, zbieg okoliczności, cud. Ledwo wyszedłem z banku i napotkałem kogo? Cudownego Pana Mariana. Jest z nami po raz dziewiąty. Szanowni Państwo, jesteśmy po dziewiątym pikniku integracyjnym, który odbył się wczoraj, na którym była ogłoszona zbiórka publiczna dla Liliany Sikora-Balickiej, malutkiej, cudownej dziewczynki z Bogdanowic. W tym dniu wczoraj było wiele atrakcji. Na pewno obejrzycie to Państwo w Telewizji Pogranicza. Pan Marian był z nami, zresztą jest z nami po raz dziewiąty i obiecał, że będzie do końca świata jeden dzień dłużej, tak jak u Owsiaka. Szanowni Państwo, byliście wielcy, za co serdecznie Państwu dziękuję. Ogromnie Państwu dziękuję za przybycie, dziękuję wszystkim darczyńcom, wszystkim osobom, które nam pomagały. Nie sposób Was wymieniać tutaj z imienia i nazwiska, bo Pan Marian musiałby siedzieć przez 2 tygodnie, żeby to montować. Szanowni Państwo, śliczne dzięki, ogromny ukłon. Chciałbym Państwu podać kwotę, tak jak mówiłem, wyszedłem z banku i napotkałem Pana Mariana. Po zliczeniu wszystkich puszek, wszystkich cegiełek, wpłat na konto, udało nam się zebrać dla Liliany Sikora-Balickiej. Kwota jest niebotyczna, mnie aż przeraziła. 31 390 zł. Równiutynko. To jest ogrom pracy włożony przez pracowników środowiskowego domu, przez członków Stowarzyszenia Naprzeciw, przez wszystkich osób pomagających nam, przez ludzi dobrej woli, dzięki dyrekcji środowiskowego domu, dzięki sołectwu. Szanowni Państwo, nie będę tu w stanie wymieniać. Bardzo, ale to bardzo Państwu dziękuję. I zwracam się do Was z ogromną prośbą. Wiem, że wiele ludzi tak może stanąć i prosić o coś. Lila potrzebuje jeszcze 145 tysięcy. Szanowni Państwo, można pomóc Lili, dokonując wpłat. Pan Marian to puszczał już w czasie spotu ulotki na konto fundacji Zdążyć z Pomocą. Numer konta będzie podany na pasku Pana Mariana. Bądź wpłacając wpis, bądź dokonywać wpłat poprzez SMS-a o numerze 75165, wpisać pomoc. Pomóżmy jej założyć w końcu te błyszczące buciki. Prześlicznie Państwu dziękuję. Panie Marianie, prześlicznie Panu dziękuję, że Pan był. A jak to Pan zrobi, że mnie Pan dorwał pod bankiem? Nie mam pojęcia. Jeszcze raz, byliście wielcy. Powtarzam, 31 392 zł. Dzięki Państwu udało się zebrać. Dziękuję ślicznie. Witam serdecznie Państwa na naszym półmaratonie Kietrz-Rochow. Chciałem tutaj serdecznie podziękować naszym władzom, szczególnie pani burmistrz Doroty Przysiężnie-Bator za to, że wyraziła zgodę i była bardzo mocno zainteresowana naszym półmaratonem Kietrz-Rochow. Także wróciliśmy do starej trasy, która była przez 8 lat wielką tradycją i nasz bieg był bardzo wysoko notowany w Polsce. Po tak zwanej 4-letniej przerwie wrócił półmaraton Kietrz-Rochow. No jest troszkę, było bardzo nam ciężko zorganizować go, ponieważ biegacze wykreślili go ze swojego kalendarza imprez biegowych, bo w tamtym roku nie odbył się, ale jest ponad 200 biegaczy, także myślę, że za rok będzie ich więcej. Także chciałem tutaj też serdecznie podziękować sponsorom, którzy bardzo pomogli przy organizacji tego półmaratonu. Ale przede wszystkim należą się serdeczne podziękowania wszystkim biegaczom i biegaczkom, którzy przyjechali do Kietrza, żeby uczestniczyć w naszym półmaratońskim biegu. Dziękuję wszystkim i patronatom medialnym, patronatom honorowym za to, że pomogli w organizacji naszego półmaratonu Kietrz-Rochow. No cóż, będziemy widzieć, jak będzie. Zobaczymy za chwilę start, za chwilę zakończenie. Także bardzo się cieszę, że nasz półmaraton
Kieczrochow wrócił do łask. Jak rozpoczynaliśmy organizację pierwszego półmaratonu, było nas 76 osób. Po 8 latach było nas 400 osób, które uczestniczyło w półmaratonie. I nasz półmaraton był po prostu na pierwszym miejscu w Polsce. Otrzymaliśmy 2 złote biegi, 2 wyróżnienia i Filipidesa 2010. Później nastąpił spadek biegaczy, po prostu słaba organizacja biegu i biegacze zaczęli wykreślać nasz półmaraton z kalendarza imprez. I w tym roku wróciliśmy z powrotem do półmaratonu Kieczrochow. Wiadomo, że zanim on powróci na wysoką półkę, potrzeba czasu. Ja myślę, że ten rok zapoczątkuje powrót naszego półmaratonu na górną półkę. Także dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję biegaczom, którzy przyjechali do Kietrza z powrotem na półmaraton. Serdecznie Państwa witam. Chcieliśmy rodzinnie podziękować za ten bieg, za organizację tego biegu. Chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, wszystkim firmom, wszystkim instytucjom, bez których ten bieg nie byłby możliwy. Bieg jest również takim świętem naszego miasta, wobec tego również nasze podziękowania kierujemy w stronę urzędu, pani burmistrz, no i wszystkim wolontariuszom. Dziękuję bardzo. Może coś mój syn? Szanowni Państwo, Kiecz, półmaraton Kieczrochow, którego współinicjatorem był również świętej pamięci starosta Józef Kozina, nie odbyłby się również bez pana Andrzeja Wójtowicza, którego akurat w dniu dzisiejszym bardzo mocno dziękujemy za organizację i za pamięć mojego taty, który myślę dzisiaj w dniu dzisiejszym patrzy na nas wszystkich i bardzo mocno kibicuje wszystkim uczestnikom dzisiejszego półmaratonu Kieczrochow. Mam nadzieję, szanowni Państwo, jak dzisiaj my się wszyscy uczestnicy, że ten bieg, ten cykl będzie trwał nie tylko dzisiaj, ale również w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy po raz kolejny w Kietrzu. Dziś bardzo dla nas szczególny dzień. 12. półmaraton Kieczrochow. Półmaraton międzynarodowy, nie tylko dlatego, że biegaczy mamy reprezentujących różne kraje, bo przecież to nie tylko Polacy, ale międzynarodowy także ze względu na gminy, które go organizują. Gmina Kietrz i Obec Rochow. Dzień dobry, witam Polaków i Czechów. Nie bardzo rozmawiam po polsku, tak raczej po czesku. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na letošním ročníku půlmaratonu Kieczrochow, na 12. ročníku. Především bych chtěl poděkovat paní burmistř z Kietrza, Andřejovi, řediteli závodu, všem ostatním, kteří se podíleli už na dlouhodobých přípravách před závodem. Chtěl bych taky moc poděkovat za účast všech běžců, kteří se zúčastnili letošního ročníku. Jsem moc rád, že se v tak hojném počtu sešli a že vyběhli na start našeho, opravdu našeho půlmaratonu a mají před sebou více jak 21 kilometrů, tak jim moc přeju, ať se nikomu na trase nic nestane, ať všichni ve zdraví doběhnou do cíle a budu rád, když se bude tento půlmaraton opakovat i v dalších letech, ale samozřejmě nezáleží jenom na nás, na obci, ale taky i na celé gmině Kietrz, na všech představitelích, na řediteli závodu, na všech pomocnicích a tak dál. Takže ještě jednou jim všem moc děkuji a chtěl bych teda popřát všem, ať se dnešní závod vyvede na 100%. Krótko, chciałem tylko serdecznie podziękować pani burmistrz za to, że wyraziła zgodę na organizację tego półmaratonu, który był bardzo wysoko oceniany w Polsce, można powiedzieć i za granicą. I tutaj serdecznie dziękuję przede wszystkim biegaczom, którzy przyjechali i bardzo się cieszyli, że ten półmaraton Kieczrochow wrócił do łask. Dziękuję przede wszystkim tym zawodnikom, którzy tutaj od lat przyjeżdżali i cieszy mnie to, że jednak są tutaj dalej z nami. Dziękuję wszystkim sponsorom
Dziękuję pracownikom urzędu, wolontariuszom, ludziom dobrej woli, dobrego serca, bo ich, bez ich pomocy i wkładu ten półmaraton by się na pewno nie odbył. Także serdecznie, serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, chciałem przede wszystkim pogratulować tutaj organizatorom i cieszę się, że ten półmaraton wrócił już do rozkładu tych imprez. Przechodząc tutaj obok zawodników, widziałem tutaj też sporo naszych mieszkańców, mieszkańców gminy Głubczyce, więc to jest też taki powód jakby satysfakcji współpracy naszych gmin Kietrze i Głubczyc. A dla mnie on jest o tyle też ważny, że jest to też półmaraton, w którym wspominamy mojego przyjaciela, niestety nie żyjącego już starostę, Józefa Koziny. I myślę, że on tam gdzieś z góry, patrząc na to, cieszy się z tego, że ten maraton, który on zawsze popierał, wrócił z powrotem już do rozkładu imprez. I cóż, życzyłbym tylko organizatorom, żeby w przyszłym roku było jeszcze więcej zawodników, żebyście mieli satysfakcję z tego, z tej całej imprezy. To szczególny dzień, jak już powiedziała pani burmistrz. Po kilku latach nieobecności półmaraton Kietrz-Rochow wraca do kalendarza społeczno-kulturalnego i sportowego przede wszystkim. Wielkie ukłony dla pana Andrzeja Wójtowicza i wszystkich działaczy Stowarzyszenia Gryf. Bardzo się cieszę, że powiat głubczycki również ma w tym swój udział. Na tym biegu wspominamy też Józka Kozinę, starostę głubczyckiego, ale przede wszystkim społecznika gminy Kietrz. Mam nadzieję, że impreza wpisze się do kalendarza na lata następne i będzie się wspaniale rozwijała. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim. Raz jeszcze zapraszamy do kibicowania. Zapraszamy tych, których z nami nie ma za rok, bo myślę, że półmaraton wrócił i będzie trwał. Dziękuję bardzo. Witamy serdecznie. Jesteśmy tydzień po Motorokfestynie. Motofestyn udał się bardzo, bardzo fajnie. Udało się zebrać kwotę 24 tysięcy. Za co serdecznie dziękujemy tutaj wszystkim sponsorom, którzy brali udział, wszystkim występującym. Bardzo dziękujemy tutaj motocyklistom, którzy wzięli udział po prostu w tej paradzie. Za rok postaramy się parady wydłużyć tutaj co najmniej o parę kilometrów, żeby ten przejazd był dłuższy. Mieszkańcy Kietrza są naprawdę pod wrażeniem przybycia takiej licznej grupy motocyklistów. Dzieci były fantastycznie zadowolone, także naprawdę bardzo dziękuję. Kwota, jaką żeśmy zebrali, zostanie przekazana na rehabilitację dzieci. Dzieciaki będą mogły po prostu dalej rehabilitować się. Nie będzie problemu tutaj z kosztami pokrycia tej rehabilitacji. Chciałbym powiedzieć tutaj, że jest z nami tutaj jeden ze współorganizatorów tutaj tego Motorokfestynu, Adam. Może Adam, byś powiedział o ciebie tutaj, jak uważasz, czy po prostu taka akcja, pomaganie tutaj, jeżeli chodzi dzieciom niepełnosprawnym, czy jest taka dobra sprawa, czy... Cześć, Adam z Detras z tej strony. Słuchajcie, całe to wydarzenie to były miesiące ciężkiej pracy, ale pokazaliście nam, że naprawdę warto, że warto organizować takie wydarzenia. W imieniu całej kapeli chciałbym podziękować za przybycie i za udział w całym tym wydarzeniu. Bo kwota, jaką żeśmy zebrali, naprawdę pomoże tym dzieciom. Wiem, o czym mówię, bo może krótkie chwile, ale jednak przebywałem z nimi i wiem, że te nasze problemy to są raczej zwykłe wymówki. Jeszcze raz dzięki. A jeszcze warto by było podziękować tutaj uczestnikom, bo bez nich to wydarzenie nie miałoby też sensu. No także to chyba, nie wiem, chcesz coś dodać jeszcze? No tak jak ja wcześniej mówiłem, chciałbym bardzo, bardzo podziękować tutaj wszystkim tutaj mieszkańcom Kietrza, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Wszystkim tutaj sponsorom tego festynu, sponsorom strategicznym za to, że po prostu mocno nam pomogli w tym wydarzeniu. Że mogło być tak jak jest, że te dzieci mogły tutaj po prostu mieć te zjeżdżalnie, dmuchańce, że mogliśmy tą scenę rozłożyć. Także naprawdę bardzo dziękujemy i najbardziej dziękujemy za to, że udało się zebrać tą kwotę 24 tysięcy, która zostanie przekazana tutaj na pewno w całości na rehabilitację dzieci, także naprawdę zapraszamy jeszcze za rok. Za rok myślę, że po prostu sponsorzy się też włączą w tą akcję i uda się dać taką kolosalną sumę. Także ja bardzo dziękuję jako prezes stowarzyszenia. No i jesteście naprawdę wyjątkowi.
A z mojej strony chcę się zadeklarować, że za rok włączamy się w tę akcję i będziemy razem z wami, także dzięki bardzo. Witam Państwa serdecznie z naszej harcerskiej Zucholandii. W tym roku odbywa się ona w Pietrowicach Głubczyckich z przyczyn od nas niezależnych, natomiast przenieśliśmy ją tutaj do naszej stanicy harcerskiej w Ściborzycach Małych. Pogoda jak na razie płata nam figle, ale mamy nadzieję, że wyjdzie słoneczko, czekamy na nie. Dzisiaj w naszej Zucholandii uczestniczy 80 zuchów i harcerzy z naszej komendy chówca ZHP Głubczyce. Dziś w programie mamy różne ciekawe zajęcia dla dzieci. Bierzemy udział w czwartej akcji czytelniczej Jak nie czytam, jak czytam. Będą dzisiaj nasze druhny czytały naszym harcerzom. Dodatkowo mamy przygotowane jeszcze zajęcia sportowe. Będzie strzelanie z łuku, będzie bieg przez płotki. Dodatkowo po zajęciach sportowych mamy przygotowane dla naszych zuchów i harcerzy zajęcia plastyczne. Mamy rozwinięty stretch, na którym będziemy robili zucholandowy plakat. Mamy również dużo różnych wycinanek, kartek papieru, gdzie będziemy dzisiaj również malować plakaty do komendy chówca ZHP Głubczyce. Dodatkowo dziś dla dzieci zostanie przygotowany zdrowy poczęstunek, przygotowany głównie z warzyw i owoców. Dodatkowo nasze dzieci będą dzisiaj jeszcze brały udział w różnych konkursach przygotowanych przez komendę chówca ZHP Głubczyce, jak również będziemy dzisiaj wręczać nagrody za akcję, którą nasze zuchy i harcerze wykonały wzorowo. Była to gra w zielone, gra ekologiczna, która polegała na wielu różnych zadaniach, takich jak posadzenie krzewów, sprzątanie swoich podwórek, trawek. Nasza komenda chówca ZHP Głubczyce organizowała taki bieg, podczas którego nasze zuchy i harcerze wysprzątały Aleję Lipową aż do miejsca, gdzie ogniskowaliśmy w lesie Marysieńka. Zebrały aż 6 worów śmieci. Jest tam teraz ładnie i czysto. Jestem bardzo dumna, bo w naszej akcji wzięła również nasza drużyna Nieprzetartego Szlaku. Także bardzo serdecznie dziękuję naszym instruktorom za tą akcję. Dziękuję im również, że są dzisiaj obecni, że poświęcają czas swoim dzieciom. Bardzo cieszę się również, że mamy dzisiaj żołnierzy z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej z Opola, Łukasza i żołnierza Marcina. Oni też będą wozić dzieci wozem wojskowym, którym przyjechali. Też nasze dzieciaki dzisiaj przemusztrują. Mamy nadzieję, że to, co przygotowaliśmy, sprawi naszym harcerzom radość, że zintegruje nas to. Tak jak już mówiłam, czekamy na pogodę. Chciałam serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego, a szczególnie panu burmistrzowi za sponsorowanie dzisiejszej imprezy. Dzięki temu można zobaczyć nasze uśmiechnięte dzieci. Serdecznie dziękuję. Harcerzy, i razem z nami się wróż. Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier, włóż na bakier, w szeregu stań wśród harcerzy. I razem z nami się wróż. Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier, włóż na bakier, w szeregu stań wśród harcerzy. I razem z nami się wróż. Załóż mundur i przypnij lilijkę, czapkę na bakier, włóż na bakier. Witam Państwa bardzo serdecznie w Szkole Podstawowej w Bogdanowicach. Dzisiaj mamy pierwszy dzień szachowy. Odbył się też pierwszy turniej o puchar dyrektora szkoły. Odbyły się też plenerowe szachy, które dzieci prezentowały na placu szkolnym pod przewodnictwem naszego gościa specjalnego, pana Krzysztofa Krupy, który jest niesamowitą postacią szachową, mentorem szachowym, ale również autorem książki Królestwo Szachów. Zajmujemy się szachami w naszej szkole już od 3 lat. Realizujemy projekt Edukacja przez Szachy i od przedszkola do klasy 5 raz w tygodniu uczymy dzieci grać w szachy. Mamy nadzieję, że może już w przyszłym roku uda nam się otworzyć turniej szachowy dla całego powiatu i wszyscy chętni, którzy grają w szachy, będą mogli w nim wystartować. Oddaję teraz głos naszemu gościu specjalnemu, panu Krzysztofowi Krupie. Dzień dobry, witam. Jestem bardzo poruszony faktem, że znalazłem się w tak szczególnym miejscu, gdzie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie tylko mądrość, nie
nie tylko logika tu króluje, a wielki sport, albowiem w dniu dzisiejszym rozgrywane były tutaj pierwsze zawody o puchar dyrektora szkoły, gdzie startowało 12 zawodników z klas młodszych 1-3, 12 wybrańców z klas 4-5. Toczyli swoje boje przez ponad 3 godziny, wyłonili mistrzów, którzy następnie zostali na pięknej gali, na której pojawiły się tutaj i władze, i miłośnicy królewskiej gry. I na tej gali zostali udokrewowani, zostali nazwani pierwszymi mistrzami. Były medale, były puchary, były uśmiechy, zachwyt i to, co najpiękniejsze jest w pracy z dziećmi, z młodzieżą, wielka, szczera radość z odniesionego sukcesu. Chciałam jeszcze dodać, że patronat nad naszą imprezą przejął zarówno pan starosta Piotr Soczyński, jak również pan burmistrz Głubczyc Adam Krupa. Dziękujemy bardzo. W dzisiejszym dniu 10 czerwca 2019 roku spotykamy się w czytelni biblioteki naszej w ratuszu na walnym zebraniu Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej. Jest to zebranie, które będzie podsumowywało rozliczenie roku 2018 oraz plany naszej działalności na rok 2019. Na dzisiejszym spotkaniu wszystkim członkom stowarzyszenia, którzy są na tym naszym spotkaniu, będą rozdawane zeszyty z grantu, zeszyty głubczyckie autorstwa Arkadiusza Szymczyny dla każdego członka stowarzyszenia. Następnie mamy rozliczenie z działalności roku, a więc stowarzyszenie musi, wszyscy członkowie muszą się dowiedzieć, ile ten grant wyniósł, nasze koszty, ile pracy kosztowało, żeby taka publikacja wyszła. Nie udało nam się wielu rzeczy zrobić. Chcieliśmy w tym roku zakończyć działalność, zakończyć w ogóle ze szlakiem joanitów, ale ze względu na brak finansów, niestety, bo część finansów, większość właściwie finansów poszła na tą publikację, musimy przełożyć zakończenie szlaku joanitów na ziemi głubczyckiej na późniejszy teren, na termin 2019-2020, nawet tak to muszę ująć. Tak samo z muralem przy bramie grobnickiej przy klasztorze Franciszkanów. Też nie udało nam się tego zrealizować. Też to przekładamy na troszeczkę dalszy termin, ale cały czas to mamy na uwadze, żeby wykonać te nasze działania pod tym względem. Zapraszam wszystkich chętnych do stowarzyszenia, do naszej działalności. Może będą jakieś nowe pomysły do zrealizowania. Bardzo chętnie zapraszam wszystkich chętnych i młodych. Dziękuję. Ósmego czerwca w Prudniku Ludowy Klub Zarzewie Prudnik zorganizował otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w karate WKF. Zawody zostały przeprowadzone sprawnie i na wysokim poziomie organizacyjnym. W zawodach startowali zawodnicy z Polski i Czech. Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce reprezentowali Mateusz Stankiewicz, który w kata juniorów zdobył złoty medal oraz w kata kadetów zdobył medal brązowy. Maja Kowalczyk w kata 7 lat zdobyła złoty medal. Wojciech Patryjach w kata 9 lat zdobył medal złoty. Michalina Jung w kata kadetów zdobyła medal brązowy. Oliwia Raniewska w kata juniorów zdobyła medal brązowy. Julia Hac w kata 12-13 lat zdobyła również medal brązowy. Michalina Kaliwoda w kata 10 lat zdobyła brązowy medal oraz w kata 11 lat również medal brązowy. Marta Fiet w kata 12-13 lat medal brązowy. Wiktoria Sawicka w kata 11 lat zdobyła medal brązowy. Julia Szuszkowska w kata 12-13 lat jako początkująca zawodniczka, bo trenuje od września 2018 roku, zajęła piąte miejsce. Natalia Szuszkowska, która w kata 11 lat tak samo trenuje od września 2018 roku, zajęła również miejsce piąte. Klaudiusz Leiński w kata 12-13 lat zajął miejsce siódme. Milena Kozieł wykazała się dobrym startem i zaangażowaniem, ale odpadła w dalszych startów.
Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom za wspaniałe wyniki uzyskane w bardzo dobrym stylu. Gratulujemy również rodzicom za doping na zawodach, jak i na treningach. Dwudziestego 7 maja w Dobrzeniu Wielkim rozegrany został finał wojewódzki szkół średnich w piłce nożnej chłopców na Orliku. Do rywalizacji sportowej przystąpiły reprezentacje szkół z Opola, Nysy, Dobrzenia Wielkiego i Głubczyc. Mecze rozgrywane były w systemie każdy z każdym, 2 razy po 10 minut. Uczniowie prezentowali znakomite umiejętności piłkarskie, co sprawiło, że poziom turnieju był bardzo wysoki. Drużyna Mechanika, prowadzona przez Marka Malewicza, spisała się tego dnia rewelacyjnie, wygrywając wszystkie swoje mecze. Zajęła 1 miejsce i zdobyła mistrzostwo województwa. Uczniowie z Głubczyc sprawili miłą niespodziankę, a zdobycie mistrzostwa należy uznać za ogromny sukces szkoły i powiatu głubczyckiego. Zespół szkół mechanicznych reprezentowali Robert Poźniak, Paweł Wachniewski, Krzysztof Łukaszczyk, Dawid Toporowski, Wojciech Sowa, Szymon Malinowski, Kacper Kindrat, Kacper Litwin, Sebastian Gola, Tomasz Baran, Bartłomiej Badower oraz trener Marek Malewicz. Zawodnikom, jak i trenerowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. We wtorek 4 czerwca w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu odbył się wojewódzki finał konkursu e-portfolio, a zorganizowany w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy. W tym prestiżowym konkursie Zespół Szkół Mechanicznych, a tym samym cały powiat głubczycki, reprezentował uczeń 3 klasy IL Technikum Informatycznego Krzysztof Rzym, który stanął na podium, zdobywszy 2 miejsce. Jego znakomita prezentacja została wysoko oceniona przez jurorów. Krzysztof to świetny informatyk i dobrze zapowiadający się programista. Na co dzień pełni też rolę technika i akustyka w Teatrze Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych. Angażuje się we wszystkie działania społeczno-kulturalne szkoły i lokalnego środowiska. Przy tej okazji warto również wspomnieć, że 1 miejsce w konkursie, o którym tu mowa, zajął Michał Jedliński z Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku, który jest synem nauczyciela i diagnosty warsztatów szkolnych głubczyckiego mechanika Andrzeja Jedlińskiego. Gratulujemy laureatom wspaniałych wyników na szczeblu wojewódzkim, życząc dalszych sukcesów. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałem właśnie przy pomocy i przy współpracy z Telewizją Pogranicza zaprosić Państwa na Polsko-Czeskie Dni Miasta w ramach projektu Śląskie Portamento. I proszę Państwa, 14-16 pod ratuszem, czyli piątek, sobota, niedziela, zapraszamy Państwa. Duża scena będzie już rozstawiana od czwartku i w piątek zaczynamy od 16 koncertami, między innymi Sławek Kurz ze zespołem, znakomity naszopolski wykonawca, potem również koncert Bartasza Szymoniaka, programy animacyjne dla dzieci Magiczny Pan, program animacyjny dla dzieci z klaunem Pampa i na koniec piątek będziemy kończyli w okolicach godziny 22:00 koncert zespołu Kapela z naszego miasteczka z piosenkami Mieczysława Foga, więc proszę Państwa, również poza współczesnymi wykonawcami sporo wspomnień. Oczywiście temu wszystkiemu już będzie od piątku towarzyszyła i gastronomia, i wiele punktów handlowych, wiele ciekawych rzeczy, będzie wesołe miasteczko. I proszę Państwa, przechodzę już do soboty, a więc 15 czerwca o 16:00 będzie też troszkę wykonawców oczywiście związanych z Głubczycami, bo o 16:00 pokazy szkoły tańca Royal Dance Center i mistrzowie Europy, i mistrzowie świata, mistrzowie Polski, także będziemy mogli ich tam wszystkich też zobaczyć. O 17:10, a właściwie tu wiadomo, będzie 17:10, 17:20, bo czasami są poślizgi przy tak dużej imprezie. Zapraszamy na program Romana Gerczaka. Proszę Państwa, zwłaszcza ci, którzy już mają, umówmy się, powyżej 40 lat, doskonale go pamiętają. Znakomity kabaretowy wykonawca, znany przede wszystkim z piosenki Zabrałaś mi lato, a ma swój własny program i przyjeżdża do nas z Wrocławia na ten występ. Potem o 19:30 zapraszamy na koncert zespołu Budka Band. Jest to znakomity, najlepszy cover zespołu Budka Suflera. Niektórzy twierdzą, że co najmniej tak dobrze grają jak sama Budka Suflera i oni po prostu przez Budkę Suflera są niejako mianowani do tego, że mogą ich oficjalnie po prostu ich repertuar przedstawiać. Później o 21:00 afrykańska formacja Jumbo Africa
kolorowo, dynamicznie, na wesoło, mnóstwo śpiewu, mnóstwo przebojów i zapraszamy na Jumbo Afrikę o 21, a o 22.30 koncert belgijskiej gwiazdy, prosto z Belgii przyjeżdża do nas Danzel, także jego nie muszę reklamować, znakomite światowe przeboje i o 22.30, przypominam, w piątek wystąpi wokalista belgijski Danzel. I w niedzielę zaczynamy już od 13 do 18 programy animacyjne dla dzieci Magiczna Wyspa. Mnóstwo stanowisk, mnóstwo tam animatorów zajmujących się dziećmi, także przyjdźcie już od 13, naprawdę bardzo, bardzo wiele atrakcji. Później o 15 koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej w Głubczycach, gramy na czarno. Proszę Państwa, jest to związane z tym, że oczywiście zawsze Big Band jest ubrany w czarne stroje, znaleźli sobie wspaniały właśnie taki tytuł, powiązali to wszystko. Później pokazy szkoły tańca Dance Intensive, której opiekunem jest Anna Tarka, a o 16.30 Głubczycki kolejny wykonawca, czyli studio piosenki Akord. Później już zaczynamy praktycznie wieczór i popołudnie gwiazd, bo o 18.30 koncert Balkan Spirit Project, a później już same gwiazdy. O 20.30 gwiazda wieczoru Messiah. Tego zespołu też nie muszę nikomu przedstawiać, reklamować, także naprawdę mnóstwo wspaniałej, dobrej muzyki. No i później o 22.30 dla miłośników muzyki disco polo, klasyka tej muzyki, a więc zespół Classic. To, proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o program. Mam nadzieję, że każdy coś znajdzie dla siebie. Plakaty wiszą już praktycznie od półtora tygodnia tutaj w Głubczycach, również w miejscowościach naokoło Głubczyc. Również jest baner na naszej stronie, na Facebooku, na stronie internetowej, wszystkie szczegóły, także zapraszamy Państwa już od 14, czyli od piątku, na polsko-czeskie Dni Miasta, właśnie realizowane w ramach projektu Śląskie Portamento, współfinansowanego właśnie przez ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego. Także wiele, wiele atrakcji. Cieszmy się, żeby i życzmy sobie, żeby była wspaniała pogoda. Oczywiście, żeby troszkę upały zelżały, bo zapowiadają właśnie, że poniedziałek, wtorek, środa mają być powyżej 30, nawet 35 stopni. I miejmy nadzieję, że troszkę upał zejrzeje, ale żeby nie było deszczu. Także zapraszamy wszystkich od 14 do 16 pod Ratusz Miejski w Głubczycach.